Na program zaprasza Gmi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierzejtys. Dariusz Woźniak. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku magazynu z zakółka. Szanowni Państwo, zima powoli się kończy, słoneczko coraz mocniej przygrzewa, ale również wraz ze wzrostem temperatury pojawiają się pewne kłopoty w naszym aucie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, jak pozbyć się wilgoci po zimie, jak zniwelować skutki właśnie zimowo-jesiennej aury. Zapraszam do obejrzenia. Proszę Państwa, skąd się w ogóle biorą duże ilości wilgoci w naszym, w naszym aucie? Przecież auto jest zamknięte, nie pozwalamy, żeby deszcz padał do środka. Otóż przez wiele miesięcy zimowych wnosimy na obuwiu pewnej ilości śniegu, błota pośniegowego, a razem z nimi również różne substancje chemiczne, którym to drogowcy posypują chodniki i jezdnie. Zatem od początku jak pozbyć się? tego wszystkiego co przez zimę nanieśliśmy do środka auta. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy skontrolować to są dywaniki, wykładziny podłogowe w naszym samochodzie. Tutaj w tym, w którym teraz siedzę e, zastosowane są tekstylne. E, powiem tak, na zimę szczerze nie polecam. Polecam zawsze gumowe, e, gumowe dywaniki z wysokim e, rantem, które po zgromadzeniu się wody można delikatnie wyjąć i po prostu ją wylać. Jeżeli mamy tekstylne, na pewno trzymają wilgoć w sobie. Tutaj mamy dość bardzo grube te dywaniki. One, choć od spodu, mają gumę, ale gdy te dywaniki mają parę lat, potrafi ta guma pęknąć i wilgoć, która się dostała od góry, przesiąka. Aż na wykładzinę podłogową samochodu. Także skontrolujmy, czy ta wykładzina też jest sucha. E, czyli dywaniki wyjmujemy. E, proszę też pamiętać, że oprócz samej wody, ta woda, którą wnieśliśmy na butach te, w postaci śniegu e, i innych zanieczyszczeń, również posiada e, sól, czy też e, solankę, którą to drogowcy e, posypują e, jezdnie, chodniki. Dlatego też. E, przy porządkach wiosennych w Walcie warto takie dywaniki czy też opłukać pod bieżącą wodą i dać im wyschnąć w 100%, bądź na myjni samopsługowej rozwiesić i pod ciśnieniem również wypłukać. W momencie, kiedy taki dywanik wyschnie do sucha, niewypukany, zostaną nam białe, biały nalot właśnie tej soli, solanki, która zostaje, ale nie wyparuje. I w dłuższej perspektywie czasu Potrafi. A oprócz tego, że nam obuwie też troszeczkę e, po prostu e, niszczy, również niszczy wy, sam, sam dywanik i, i same, same wykładziny samochodu. Także na wiosnę płuczemy takie dywaniki e, albo pod bieżącą wodą, albo najlepiej pod ciśnieniem na mini e, na przykład samoobsługowej. No i warunek musimy wkładamy do samochodu dywaniki naprawdę naprawdę suche suche od tygodnia fajnie słońce świeci mimo mrozu na takim słońcu również bardzo dobrze e, coś takiego e, wysycha. E, także to nie jest jakieś nie jest trudna rzecz. W momencie kiedy niestety wilgoć dostanie nam się do do e, przesączy nam się i mokre mamy dywaniki te, te fabryczne samochodowe e, w samochodzie można się też tego oczywiście pozbyć, jeżeli to jest duża ilość, jeżeli czujemy pod palcem, że ta, że ta woda się wręcz sączy. Oczywiście są, są, są sprzęty, są odkurzacze, które przystosowane są do zbierania również wody. Jeżeli jej dużo jest, możemy takim odkurzaczem się posłużyć. Na pewno przyspieszy to proces schnięcia. Czemu jest bardzo ważna suchość samej podłogi? E, otóż pod wykładzinami, e, najczęściej wzdłuż progów, e, biegną wszystkie, cała instalacja elektryczna, e, e, auta w, w różne rejony, z, z, z przodu na tył. E, za różne rzeczy to odpowiada. Taki można by zrzec układ nerwowy e, auta. E, a jak wiemy, elementy elektryczne nie lubią czy wręcz nienawidzą wilgoci, choć fabrycznie oczywiście przystosowane są do jakiegoś tam, jakiejś tam porcji tej, tej wilgoci, ale w dłuższej perspektywie czasu na pewno na pewno zaszkodzi to na jakość na jakości połączeń właśnie w różnych miejscach. Dlatego, dlatego wilgoć na podłodze no szczególnie jest Niepolecana, może tak się wyrażę, ale musimy naprawdę o to zadbać. E, tutaj, jak e, kamera chwyci, pokażę Państwu, co się dzieje z taką śrubą e, od wilgoci. I tutaj z tej strony e, widzą Państwo taki nalot, właśnie. To jest właśnie spowodowane wszystko wilgocią. Prawdopodobnie to jest jeszcze trochę soli, soli naniesionej. I to jest właśnie, jak widzą Państwo, śrubę. Śruba już zaczyna zaczyna jako, jakoś korodować i to samo dzieje się pod wykładziną z instalacją elektryczną ze wszystkimi e, łączeniami dlatego naprawdę wilgoć jest niszczy niszczy nam po prostu auto dlatego o to należy zadbać e, jeżeli ta, ta podłoga jest lekko wilgotna po prostu domowe domowe sposoby znane e, myślę wszystkim czyli e, wkładamy papier gazetowy rozkładamy, przyciskamy, on świetnie chłonie również ręczniki papierowe. To wszystko oczywiście do zebrania większej ilości wody. Generalnie suszenie. Nawet w taką pogodę wyjeżdżamy na działkę czy, 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 czy do jakichś znajomych, otwórzmy drzwi, wyjmijmy dywaniki, ustawmy samochód na słońcu. To świetnie, świetnie wysusza, e, wysusza nam auto. Wiele osób używa również e, pochłaniaczy wilgoci. Ogólnie dostępnych w sklepach, w drogeriach, również e, spełniają swoją funkcję w aucie, nie tylko e, w pomieszczeniach. Również dobrą rzeczą jest e, e, kocisz wirek. Po prostu z, zamknięty w, w, w woreczku jutowym, na przykład włożonym pod siedzenie, również, również spełnia funkcję pochłaniacza wilgoci. To też mogę polecić. Oprócz oczywistego miejsca, gdzie ta wilgoć, tej wilgoci możemy się spodziewać, gdzie ona się zbiera, warto też zwrócić uwagę na bagażnik. Tak jak Państwo tutaj zobaczą, mam nadzieję, że kamera to uchwyci, w bagażniku. No, choć tutaj przecież ja nie wchodzę ani kierowca tego auta do, z nogami, tutaj ta wilgoć również się, również się zbiera, którą ja tutaj widzę, i mam nadzieję, że kamera to uchwyciła. Z jakiego powodu to, to, to się dzieje? Otóż sama podłoga bagażnika jest bardzo zimna, prawda, i mało izolowana najczęściej. Ciepłe powietrze napływające po prostu z wnętrza, z nagrzewnicy powoduje to, że ta woda, para wodna się skrapla na, na zimnej powierzchni, na zimnej, na zimnej podłodze. No i w dłuższej perspektywie może się okazać, że mamy na przykład we wnętrze, we wnętrze koła zapasowego pewną, pewną ilość wody. Taka wnęka ma zazwyczaj koreczek do spuszczania jakichś zanieczyszczeń, dlatego warto też i do bagażnika również zajrzeć. I jesteśmy teraz w innym aucie, gdzie bardzo, bardzo dobrze widać skutki właśnie zawilgoconego wnętrza, tak jak Państwo obserwują, jest godzina, nie wiem, 11 słońce przyświeciło, na wewnętrzu, na wewnętrznej powierzchni szyby, odkłada nam się właśnie para wodna. E, oczywiście to, co mówiłem, mokre dywaniki, mok mokre wykładziny, e, to oczywiście jest przyczyna. E, aby ułatwić nam odparowanie takiej szyby, warto oczywiście zajrzeć do filterka przeciw e, przeciwpyłowego w naszym aucie, jeżeli taki oczywiście jest. A teraz, e, na zdjęciu, które, które Państwo widzą, e, są dwa filterki kabinowe. Jeden nowy, drugi używany. Chyba nie muszę wyjaśniać, który jest który. E, dla ciekawości powiem, że to jest filterek z mojego auta, używałem go jakieś 4 miesiące. W czasie zimy, mimo że okres zimowy, niby się mniej kurzy, prawda? Ale sami Państwo widzą, w jakim stanie on, on był. Dlatego też taki filterek brudny, on też trzyma wilgoć, Cię dużo trudniej przepuszcza powietrze, dlatego wymiana jego naprawdę, naprawdę nam dużo, dużo pomoże w szybkości odparowania szyb, szyb w aucie. Oprócz tych wszystkich przyczyn oczywistych, dlaczego tą wilgoć mamy w aucie, czyli że sami sobie ją wnosimy, oczywiście mogą być przyczyny również mechaniczne, także stan uszczelek drzwiowych, E, szyb, szybciutka analiza pozwoli nam zweryfikować, czy może to też być przyczyną, czy nie. E, czyli uszczelki mięciutkie, e, elastyczne, bez, bez, bez pęknięć. E, jeżeli zauważymy, oczywiście taka uszczelka kwalifikuje się do wymiany. Tak no wszystkie te przyczyny, jeżeli wyeliminujemy, zadbamy, zadbamy o wnętrze auta, na pewno pozwolą, pozwolą nam dłużej się cieszyć naszym samochodem. Na pewno zapach w samochodzie będzie też przyjemniejszy, bo nieodparowana woda w pewnym, w pewnym etapie zaczyna po prostu już niemiło, niemiło pachnieć. I cóż, wiosna, szanowni Państwo. A jak wiosna, zobaczcie kilka filmów znalezionych w sieci. A bit rich. Okay. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Życzę Państwu pogodnych suchych dni, żebyście Państwo mogli dobrze wysuszyć swoje auta. Do zobaczenia za tydzień.